Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego. Państwu kolejne pytanie brzmi ono następująco. Czym wspomagać się przy dość silnym stresie? Dość silny stres, trudno powiedzieć, co nasz telewidz miał na myśli, do jakiego poziomu ten stres jest silny. Niemniej jednak pamiętajcie Państwo, że leki ziołowe są lepszym sposobem na łagodzenie stresu niż leki syntetyczne. Pierwsza taka zasada, o której należy pamiętać i o taka wiedza, którą Państwu chcę przekazać, to jest to, że leki ziołowe działają krótko, krótkotrwale, a przez to nie kumulują się w organizmie. Nie mamy osłabienia koncentracji, sprawności umysłowej, intelektualnej dłuższy czas. Leki syntetyczne niestety w naszym organizmie pozostają dłużej i mamy upośledzenie sprawności, na przykład nie możemy po nich prowadzić pojazdów mechanicznych. Co z ziół działa dobrze? Do czego należy się odwołać? Ja zawsze w takich sytuacjach zalecam pacjentom połączenie dwóch surowców zielarskich. Korzenia kozłka i szyszek chmielu. Ekstrakty z tych dwóch substancji działają synergistycznie. Następuje zwiększenie efektu działania obu tych substancji. Kozłek w towarzystwie chmielu działa 8 razy silniej. Dlaczego jeszcze zioła są tak istotnym elementem łagodzenia stresu i dlaczego ja je sugeruję pacjentom? Dlatego, że można je stosować w postaci ekstraktów alkoholowych. I taki ekstrakt alkoholowy, jeżeli zastosujemy go razem w połączeniu z wodą, ale w niewielkiej ilości, czyli na przykład krople, których recepturę Państwo widzicie na ekranie, zazwyczaj tych używam do łagodzenia stresu, łączę z wodą w proporcji 2 łyżeczki czy tych kropli plus 4 łyżeczki wody. Takie połączenie powoduje, iż pacjent ma uczucie uspokojenia natychmiast. To jest kwestia 5 minut i on czuje się rozluźniony, zrelaksowany. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że taki surowiec zielarski podawany doustnie wchłania się przez śluzówkę jamy ustnej do krwi bezpośrednio i działa od razu na nasz organizm. Nie idzie do żołądka, jelit, tam się wchłania przez wątrobę. Nie. On działa natychmiast. Wykorzystujemy tutaj splot podjęzykowy żylny, który jest wykorzystywany też na przykład przez lekarzy u pacjentów, którzy podają sobie tam nitroglicerynę przy sytuacji takiej na przykład związanej z chorobą wieńcową serca. Więc to jest ta wyższość preparatów naturalnych nad preparatami syntetycznymi. Pamiętać należy też o tym, że w przypadku stresu należy się stosować jakieś produkty, które poprawiają odporność organizmu, bo nasza odporność spada na skutek stresu. Stres uważany jest za główny czynnik immunosupresyjny, czyli hamujący, osłabiający odporność naszego organizmu. I wtedy, jeżeli na przykład przechodzimy silny stres, po silnym stresie zdarzają się nam dość często infekcje. Zwróćcie Państwo uwagę w swojej historii, czy tak się właśnie nie zdarzyło. Pojawiają się opryszczki. Też właśnie w wyniku tego, że spada odporność naszego organizmu. Żeby więc stymulować tę odporność, pamiętajcie Państwo o preparatach na bazie produktów pszczeli, czyli miód, propolis, pyłek pszczeli. Pamiętajcie o jeżówce purpurowej, o aloesie, melisie, rumianku. To są wszystko substancje naturalne, które wykorzystywane są do stymulacji odporności, która, jak już powiedziałem, spada w wyniku dużego stresu. Pamiętajcie też Państwo o tym, i znowu wracam do tej pierwszej mieszanki ziołowej, którą Państwu pokazałem na ekranie, że stres jest czasami źródłem różnych problemów, na przykład kardiologicznych. Pacjenci mówią, ja mam dobre ciśnienie, ale w momencie, kiedy uzyskam doznam jakiegoś dużego stresu, ono mi wzrasta. I co mam wtedy zrobić? No wtedy ma pani zażyć takie krople i one pana rozluźnią, zrelaksują i to ciśnienie powinno wtedy również spaść. Sponsorem programu był Bonimet,
producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego.